got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in the two-seater. Cześć i czołem, witam was kochana siorki w kolejnym odcineczku ze Skyrima, w kolejnym, w pierwszym, w drugim, w trzecim, w czwartym, ale już nie na live'ie, bo jak wiecie, OBS mnie nienawidzi i ja odwzajemniam jego uczucia, słuchajcie. W związku z tym, no muszę, kurde, coś innego zrobić, no nie mogę nie grać w tą grę, bo mi się bardzo, bardzo spodobała. W związku z tym, słuchajcie, śmigam do białej grani. Oddać misję, słuchajcie, bo mam tam misję do oddania jakąś kamienną tablicę dla szefa wszystkich magów w Skyrimku, więc lecę tam, lecę, o, miałem przejść, ale dobra, no przyszedłem tutaj automatycznie, też spoko, może być, zobaczymy co z tego ustrojstwa wyniknie, no FPS jak widzicie przyzwoicie, ja sobie też zwiększyłem teraz jeszcze na maksymalne ustawienia grafiki, bo streamowałem na niższych. Myślałem, że to pomoże, ale dupa zbita, nic nie pomogło. Ale gram, no gram, bo naprawdę gra jest fajna. Gadałem chwilę z Jagódką. No Jagódka też jest smutna, że to nie są live'y. Ja ją rozumiem w pełni, ale co zrobić? To gra jest bardzo fajna, żal byłoby nie grać, więc po prostu gram, no jest jak jest, musicie mi wybaczyć. Trudno, no może jutro z Jankiem uda mi się coś zagadzić, a tymczasem po prostu chcę sobie pograć, bo to jest super. No tutaj miał swój ten gabinecik. Dzień dobry! Terminologia wyraźnie pochodzi z pierwszej ery lub nawet z wcześniejszego okresu. Teleferę! Zmoczy kamień z czarny głazu. Chyba należy ci się nieco więcej uznania niż... Dawaj hajs! ...osiłków, których zazwyczaj przysyła mi Jarl. W tym miejscu kończy się twoje zadanie, a zaczyna moje. To będzie bardziej umysłowy wysiłek, tak często w Skyrim niedoceniany. Ej! Moja współpracowniczka będzie zadowolona z wyników twojej pracy. Odkryła lokalizację środkami, których nie chce mi zdradzić. A więc twoje informacje okazały się prawdziwe. Tobie należy podziękować za pomoc. Udało ci się przynieść to z czarnego głazu? Tak. Niezła robota. Dziękuję. Przyślij mi kopię, kiedy już to zdasz. Ej! Ale czym Irilet tak się emocjonuje? I opodal go strzeżono smoka. A ty chodź z nami. Smok? Ale w to interesujące. Gdzie go widziano? Co robił? Na twoim miejscu traktowałbym to nieco bardziej poważnie. Jeśli smok zaatakuje białą grań, nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Ruszajmy. Idę z wami, pewnie, że tak. Dobrze, mam nowe buty. Plus 5 do obrony przed smokiem. Irilet mówi, że przybywasz z zachodniej wieży strażniczej. Tak, mój panie. Powiedz mu to, co mnie. Zgadza się. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, synu. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam. Ja idę. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Ja chcę. Dobrze. Nie zawiedź mnie. Ja chcę. Nie ma czasu na ceremonię. Znów potrzebuję. Idź z Irilet i pomóż jej w walce ze smokiem. Udało ci się przetrwać w Helgen, więc masz większe doświadczenie ze smokami niż reszta. Ale nie zapomniałem, że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Farengara. W dowód uznania poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Będzie hajs! Z mojej osobistej zbrojowni. O! Mogę się przyłączyć. Bardzo bym chciał zobaczyć tę smoka. Co dostałem? Nic! Przekierę?
Może jakiś strój? Rzemieniowe buty odporne na mróz. O stary, wiesz co ci powiem? Taki prezent, dziękuję! Nie, nie mogę ryzykować utraty was obojga. Potrzebuję zobaczymy ciebie się tutaj, do jak przygotowania tylko obrony się miasta przed smokami. Wedle rozkazu. Jeszcze jedno, Virilet. To nie jest misja, w której chodzi o śmierć czy chwałę. Muszę wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Nie ma się, panie. Jestem uosobieniem ostrożności. Mogę zakupić chałupę tutaj. Wiemy, że ale jazda! Gdyby wszyscy przybysze byli tacy szlachetni. Dostałem buty z dupy. Bardzo dziękuję. Gdzie ta Igilet? Wyszła ze mną? Tak. No biegnij. Strażnicy w Smoczej Przystani mówią, że ja zawdzięczę ci pomoc. Pewnie. W imieniu Białej Grani dziękuję ci. Dostałem buty z dupy, którym się nas nie przydadzą. Świetnie, świetnie po prostu. Opylało się pomagać. Dawaj, Igilet, no. Mam nadzieję, że trzymasz się z dala od kłopotów. Oczywiście, że nie. Idę zabić smoka. Jakich kłopotów? O co chodzi? Smoki? Twoja stara jest jak smok. Dobra, postaramy się go uszczelić z łuku. Proponuję serdeczny, szybki zapis. Oto jak wygląda sytuacja. Smok atakuje zachodnią strażnicę. Ale nam się dostanie. Tak właśnie. Powiedziałam smok. Nie mam pojęcia skąd przybywa, ani kto go przysłał. Wiem, muszę wyżywić głodną córkę. Więc sprzedaż własnych wyrobów. Ale, to właściwie wszystko na jak my mamy walczyć ze smokiem? Mieczem. Nikt z nas nie widział wcześniej smoka. Tym bardziej z nim nie walczy. Ale honor każe nam stanąć do walki. Nawet jeśli mamy przetarg. Smok zagraża naszemu domu i rodzinom. Nie będziecie godni miana Nordów, jeśli uciekniecie przed tym. Semper Fi! Nie usłyszysz prawowładnych, więc dostaną to, na co sobie zasługują. Zastanówcie się, to pierwszy smok Skyrim od minionej epoki. Okryjemy się chwałą zabójców smoka. Oczywiście, jeśli zechcecie mi pomóc. No to jak? Idziemy zapolować na smok! Ruszaj! Ja chcę zabić smoka! Idziemy z nią! W kupie raźniej, nie?
Zapiszę jeszcze raz G, bo tu będzie po prostu bliżej. Nie trafiłem. Co za zes. Kto mnie uczył strzelać? Nie widać smoka, ale wygląda na to, że to był. Po czym poznałeś? Wiem, że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się, co się wydarzyło i sprawdzić, czy ten smok wciąż gdzieś tu się czai. Rozproszyć się i poszukać ocalonych. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Ma nas w swojej opiece. Znowu wraca. Lepiej będzie chyba z dołu. Dawaj mi ten łuk, no.
Czyżby? O. Strzała, smocza kość, smocze łuski, złoto, hełm jakiś, co on zjadł tego strażnika biednego. Zjadł strażnika. Grubaśnie. Czekajcie, jeszcze muszę coś wyrzucić. A, dostaję tą jego duszę. A! Chyba tak? Coś takiego. Nieugięta siła. Co to jest tam od krzyku? Kurde, widzicie, jak taki jestem noob, ale to się chyba wchodziło w tabę, tak? W magię. Krzyki. Nieugięta siła. Sprawdźmy. Dobrze, że jesteś po naszej stronie. To było najtrudniejsze starcie w moim życiu. Uczestniczyłem w wielu. Nie wiem nic na temat tej smoczej krwi, ale cieszę się, że z nami jesteś. Lepiej od razu udaj się do Białej Grani. Jarl Balgruf na pewno zechce. Pójdę tam na górę, może tam coś jeszcze jest do zabrania. Dajmy cię, zabiłem smoka, wszystko spoko. Może w tej strażnicy są jakieś fajne fanty. No nie, miska drewniana to nie jest fajny fant. Na górze też nic nie było. Nie będę wygrał miski drewnianej, no szanujmy się. Chociaż ja muszę teraz tak. Przeczytać wszystkie książki. Bo potem trzeba będzie te książki, wiecie, sprzedać zaraz. Dobra. Ta waga mnie przeraża. Z czym mam taką tą kiepską wagę? Muszę się udać do Jarla. Umieć znacznik. Nie. Dobra. Chodźcie, idziemy do Jagla, no. To powinno być tam. Przejdę na piechotę, bo ja nie zwiedzałem tego Skyrima. Tu mogą być jakieś jeszcze fajne rzeczy. A ja lubię zwiedzać. Ale kiedy pokonaliśmy smoka. Czy to nie jest piękne? Uważam, że jest. I mogę kupić dom, ale nie wiem, gdzie miałem iść po ten dom.
Kiciort. Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. O, o. Zobaczmy. Lis. Nie mam pojęcia od kogo, a on nie wspomina. Mówił tylko, że jest twoim przyjacielem. To chyba na tyle. Muszę iść. Ja się boję tych przyjaciół. Od przyjaciela. Elf Janusz! Koniec? Rozumiem. Czyli w sumie nie wiem kto, ale ktoś mnie ceni. Szanuję to. To zawsze bardzo fajnie, że się zabije smoka. Lećmy teraz do Jagla. Wiesz, że nie możesz tu wchodzić. Zawróć i odejdź tą samą drogą. Strażnicy ciągle mówią o jedzeniu, że jesteś smoczym dziecięciem. To byłem. Tak, gdzieś mogę kupić dom, a to było piękne. Jak chcemy mieć dom w Białej Grani. No wyjście, no wyjście. Jak sprawa jest? Dawać hajsy. Zabiłem ci smoka, dziadu. Powinien dać hajs, nie? Jak sobie gdzieś wyłączyłem obraz z kamerki. A tu jest, dobra. Jarl cię oczekuje. Przecież były wezwania. Cóż innego mogły oznaczać? Siwobrodzi. Właśnie o tobie rozmawialiśmy. Mój brat prosi cię na słowo. I co się stało w strażnicy? Był tam smok? Wiedziałem, że mogę liczyć na Irlet. Ale musi być w tym coś więcej. Więc to prawda. Siwobrodzi naprawdę się wzywali. Mistrzowie drogi głosu żyją w odosobnieniu, wysoko na zboczach gardła świata. Podobno smocze dziecię jest obdarzone głosem, zdolnością koncentrowania energii życiowej w tuum albo krzyk. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, mogą nauczyć cię korzystania z tego daru. Okej. Okay. Dotarł cię grzmiący dźwięk, gdy otwarły się przed tobą wrota Białej Grani? To głos siwobrodych, wzywających cię na wysoki Hrodgar. Coś takiego nie miało miejsca od wieków co najmniej. Od kiedy ciekawie. Sam Septim został wezwany, kiedy był jeszcze Talosem z Atmory. Krągarze, uspokój się. Co ten cały norski nonsens ma wspólnego z naszym gościem? Jest silny, to prawda. Ale nie widzę żadnych oznak świadczących o tym, by miał być, jak mówią, smoczym dziecięciem. Norskie bzdury? Ty nadęty ignorancie. To nasze święte tradycje, wywodzące się z czasów pierwszego cesarstwa. Krągar, nie zbliżaj się do mnie. Nie bądź taki surowy dla Aweniciego. Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Po prostu nie rozumiem, czego mogą od niego chcieć siwobrodzi. To sprawa siwobrodzi. Peplują i peplują. Cokolwiek się stało po tym, jak smok zginął z twojej ręki, obudziło to coś w tobie, a siwobrodzi to usłyszeli. No. Skoro oni uważają, że jesteś smoczym dziecięciem, to kimże jesteśmy, by się spierać? Lepiej natychmiast iść do wysokiego chrona. Nie mam czasu, teraz muszę kupić dom. To wielki zaszczyt.
Wiesz, zazdroszczę ci. Ponownie przejść 7000 stopni. Wiesz, że kiedyś odbyłem tę pielgrzymkę? Wysoki Hrodgar to bardzo spokojne miejsce. Bardzo odizolowane od utrapień światła. Ciekawe, czy siwobrodzi zauważą, co się tu dzieje. Wcześniej niczym się nie przejmowali. Ciekawe. Nieważne. Idź do wysokiego Hrodgaru. Ucz się od siwobrodych. Smocze dzieci, dziękuję za oddanie wielkiej korzystając z mojego prawa jako jarla, nadaję ci tytuł Tana Białej Grani. To największy zaszczyt, jaki mogę ci zdarzyć. Przydzielam ci Lidię jako osobistego huskarla oraz tę broń z mej zbrojowni, stanowiącą symbol twojego urzędu. Powiadomię też strażników o twym nowym tytule. Teraz nie mogą traktować cię jak zwykłego śmiecia, prawda? Smocze dziecię, to zaszczyt, że jesteś tanem naszego miasta. Wracajmy do interesów, Proventusie. Nadal musimy bronić miasta. Pracuję jako zarządca dla Jarla Balbry. 5000?! Pamiętam to stara opowieść o Tiberze Septimie, zwanym Smoczym Dziecięciem przez Nordów. Jeszcze zanim przeszli na stronę cesarstwa. Siwobrodzi z klasztoru w Wysokim Hrodgarze na pewno będą ci to opowiadać w kółko. Z tego co wiem, to jacyś pustelnicy norscy żyjący na szczycie góry. Jeszcze nie słyszałem, żeby z kimś rozmawiać. Jeśli naprawdę chcę z tobą mówić, to warto dowiedzieć się czego co. Nigdy nic nie wiadomo. To stara opowieść, ale znają ją... Dobra, słuchajcie. Żył potęg... Tak, mój panie. Miłego pobytu w Smoczej Przystani. Zbliż się do Balgrufa. A zginiesz. Mam za zadanie chronić Jarla przed wszelkimi zagrożeniami. Potężni ludzie mają wielu wrogów, szczególnie w trudnych czasach. Ciekawe to jest, kurde. Możemy kupić sobie dom. Było wiele prób zamachu na Jarla. Nie jeden niedoszły zabójca zasmakował. Co ja dostałem, słuchajcie, za broń? Bo to jest ważne. Oręż Tana, ale to jest... Jest ciężkie. Jakiś to jest jakiś, wiecie... No ja używam niestety lekkich, więc nie mogę tego używać, ale fajne. To będzie to w moim domu zostawić. Muszę iść, słuchajcie, do tego magika naszego, bo ja mam trochę fantów do oclenia. Jak to zrobimy, kochani, to będziemy chyba powoli kończyli. Takie odnoszę wrażenie. Myślę, że jak na... Ej... Czemu nikogo nie ma? Gdzie jest ten typ? Co on śpi? Niech za człowiek. Ja nie mam nic do wyrzucenia. Okej, to jest żenujące, ten udźwig. Czy to jest dziwne, bo ja powinienem już być lekki. No patrzcie, no dobra, mam trochę jakieś te futrzane buty. Strażni, a to mam. No dobra, to wiem dlaczego. Idziemy do sklepu, no. Jestem twym huskarlem z nadania Jarla. To zaszczyt ci służyć. Jarl uznał cię za osobę wiele znaczącą dla dzielnicy. Dzień dobry. Stoisz w szeregach bohaterów. Tytuł Tana to wielki zaszczyt i dowód uznania za zasługi. Strażnicy przymkną oko na twoje występki, gdy powiesz im, kim jesteś. Przysięgam ci służyć, mój Tanie. Własnym życiem strzec będę ciebie i wszystkiego, co posiadasz.
Mój pierwszy smok. Prowadź. Nie dość, że mam pierwszego smoka, to mam jeszcze ochroniarza. Ale jasna! Mogę z tobą pogadać? Wciąż tu jestem. Dobrze, o co chodzi? Czego ci potrzeba? Otwórz, czekaj, idź tam. Coś jeszcze? Osłaniam cię. Super, ale mega, dziękuję ci bardzo. Czy mogę tam ci kazać poczekać, czy gdzieś iść? Proszę mnie! Woli sług. Byłoby znacznie cieplej i przyjemniej z pełnym garncem miodu. Widzę co, może nie będziemy szli. Kurde, mam ochroniarza swojego. To jest chyba świetny motyw, żeby zrobić zdjęcie, nie? Pyk! Zrobiłem zdjęcie do odcinka, do miniaturki następnej. Słuchajcie, świetnie jest. Zrobiłem smoka, mam ochroniarza Lidię do tego. Potrzebuję tylko jakiś sklepik, wiecie, znacie temat, żeby pozbyć się tych gratów, klamotów, ale jest naprawdę, naprawdę mega. Bardzo mi się to podoba, wkręciłem się na maksa, więc na pewno ten Skyrim na moim kanale będzie trwał i jeszcze raz trwał. Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku i łapcie serdeczną piąteczkę.